Ja przedstawię panelistów szybciutko, bo umówiliśmy się, mają wielkie biografie i wielkie biogramy, ale umówiliśmy się, że krótko przedstawię, żebyśmy przeszli do meritum, tak? Więc pozwolę sobie, żeby nic nie pomylić. Mamy tak. Pan profesor Jerzy Lis, rektor Akademia Górniczo-Hutnicza. Witam serdecznie. Dziękuję, bardzo mi miło. Tak. Pan Aleksander Kaufman, reporter, grupa medialna Huffington Post. Thank you for having me. Pan Tadeusz Gorewoda, sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Metali Niezależnych, dyrektor Centrum Metalurgii, dokładnie. Dzień dobry Państwu. Tak, i pan prezes Paweł Jarski, prezes Elemental Global Service, spółka akcyjna. Dzień dobry. Dobrze, i zaczynamy od razu. Panie profesorze, zwracam się do pana rektora. Czy to prawda jest, że brakuje surowców na świecie, jak się mówi w gronach fachowców, ale co nie dociera do opinii publicznej i często chyba do polityków? Jak to dokładnie jest i jakich surowców? Zwłaszcza pytam oczywiście o te surowce, które są przedmiotem naszego panelu. Ja myślę, że stało się popularne, że żyjemy w okresie kryzysów. To już w tej chwili każdy mówi. Mamy najróżniejsze kryzysy. Niektóre są bardziej politycznie czy ekonomicznie nagłośnione, niektóre są modne, inne nie. Natomiast z racji tego, jak pan redaktor raczył powiedzieć, i mojej funkcji, a także i mojej specjalizacji naukowej, bo ja się zajmuję inżynierią materiałową, materiałami, czyli strzały jest raczej w dziesiątkę, a jeszcze szczególnie materiałami takimi specjalnymi, panu dyrektorowi metale zostawię, czyli niemetalicznymi. Rzeczywiście oprócz kryzysu klimatycznego, energetycznego, pandemicznego, wojennego, jeszcze kilku innych, coraz bardziej wracają prognozy z lat 60., że ludzkości zacznie brakować po prostu surowców. Bez materiałów nie ma cywilizacji. Żyjemy w układzie przetwarzania surowców na użyteczne rzeczy. I w tej chwili już wszyscy mówią, że ta sytuacja energetyczna i polityczna, zwłaszcza wojenna, kryzys związany z wojną w Ukrainie, jasno pokazuje, że za chwilę problemy surowców, każdych surowców, od żelaza przez aluminium, ja mówię głównie tych materiałowych, ja nie będę mówił o surowcach energetycznych może, a zwłaszcza tych pierwiastków krytycznych, które stały się podstawą nowoczesnych technologii, no głównie elektroniki przecież, a będzie głównym problemem. Na świecie jest walka o złoża surowców. Wszyscy gdzieś tam, grupa Wagnera w Afryce, to wszystko okazuje się, pewne rzeczy są nakręcane w tej chwili dominacją poszczególnych mocarstw czy układów, Chiny, Indie, NATO, Rosja, które chcą opanować surowce i ta wojna trwa. Ta wojna trwa, a więc nie tylko, są dwa tematy, może nie wiem, jak pan redaktor raczy prowadzić. Pierwsze, sprawa w ogóle kryzysu surowcowego, a drugie, po prostu potrzeba nowych, specjalnych, rzadkich, ze względu na rozproszenie w złożach, pierwiastków do nowych, specjalnych technologii, no choćby do układów scalonych i do innych. Kryzys trwa i będzie narastał i myślę, że ta dyskusja jest jak najbardziej na czasie. Dziękuję. Umówiliśmy się z panelistami, że będą bardzo krótkie odpowiedzi po to, żebyśmy mogli zadać jak najwięcej no, pytań i żeby no, spróbować dotknąć rzeczy kluczowych. Może jeszcze w toku dyskusji to się wyjawi. Panie Tadeuszu, zwracam się do pana Tadeusza z Centrum Łukasiewicza. Porozmawiajmy sobie o tych pierwiastkach rzadkich, tak? Rare earth minerals, tak? Spróbujmy w 3 minuty powiedzieć, do czego one są potrzebne, jeżeli chodzi o przyszłość i teraźniejszość naszego życia, tak? Kluczowo. Tak oczywiście w sposób bardziej zaawansowany, ale żebyśmy sobie to ładnie zidentyfikowali, zmapowali i mogli dalej ruszyć z tą dyskusją w kolejnym pytaniu. No szanowni państwo, podobnie jak w przypadku innych surowców, musimy popatrzeć na to, że my dążąc do zielonej energii, dążąc do tego, żeby obniżyć konsumpcję surowców energetycznych,
idziemy w stronę większego zużycia, większej konsumpcji surowców, które są potrzebne do wytworzenia urządzeń tak zwanej zielonej energii, tak? I to jest generalnie ok, zgodnie z takimi bardzo ogólnymi danymi do wytworzenia farmy wiatrowej o takiej samej mocy jak, powiedzmy sobie, elektrownia gazowa tego samego typu potrzeba około 9 razy więcej minerałów i tam się pojawia między innymi neodym, który jest jednym z tych pierwiastków, o których rozmawiamy. Farmy wiatrowe potrzebują go bardzo dużo. Z drugiej strony plus jest taki, że ten neodym jest w magnesach, które są dość łatwo przetwarzalne. Jeżeli popatrzymy na auta elektryczne, na auta, które mają zastąpić samochody spalinowe, to mniej więcej 6 razy więcej minerałów potrzeba wydobyć, różnych, żeby wyprodukować auto, które jest analogiem samochodu spalinowego. I to też, mówię, jest ok. Natomiast musimy mieć tego świadomość. Te pierwiastki ziem rzadkich, których na dzień dzisiejszy monopolistą, jeżeli chodzi o wydobycie i o rynek, są Chiny, to oczywiście wiemy od paru ładnych lat. One się pojawiają w zasadzie wszędzie, gdzie jest high-tech, tak? We wszystkich urządzeniach high-techowych znajdziemy je w telefonach. Bardzo prosty przykład, każdy ma głośnik w telefonie, tam jest też ten neodym, bo też jest mały magnesik neodymowy. Także te wszystkie pierwiastki metale ziem rzadkich, one będą potrzebne do nowych technologii. Plusem akurat tej grupy jest to, że one najczęściej są stosowane razem i ten recykling, ich przywrócenie i w dużej ilości, na przykład takich turbinach wiatrowych w dużej ilości. I ten recykling, ich przywrócenie do rynku jest względnie łatwe w porównaniu z innymi surowcami krytycznymi. Bardzo dziękuję. Panie Pawle, zwracam się do pana Pawła Jarskiego, prezesa Elementala. Wiem w Polsce, że jest pan, zarządza pan no, hutą, tak, która zajmuje się uzyskiwaniem tego surowca, ale na samym początku, w pierwszej turze pytań chciałbym zadać pewne pytanie. Powiedzieliśmy sobie, jakie te surowce są ważne, te konkretne surowce są ważne. Gdzie stoi Europa na mapie świata z punktu widzenia dostępności tego surowca, technologii jego pozyskiwania, przerabiania, odzyskiwania w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, do Chin? Jaka się rysuje zatem w związku z tym przyszłość pod tym względem? Na ten konkretny moment to Europa nie stoi nigdzie, Europa leży, to znaczy nie mamy czegoś takiego jak przetwórstwo metali ziem rzadkich w Europie, są jakieś tam zalążkowe, bardziej takie formule R&D, próby rafinacji przez francuski Solvay czy estoński, już nie pamiętam nazwy firmy, metali ziem rzadkich, ale po prostu tego procesu nie ma na dzień dzisiejszy w skali wielkoformatowej. I tak jak przedmówca powiedział, rynek jest kontrolowany zupełnie przez Chiny. To znaczy może nie jest to pozycja totalnie monopolistyczna, ale jeśli ktoś kontroluje 60 do 70% wydobycia i 90% rafinacji, no to można mówić o pozycji totalnie dominującej. I niestety zarówno Europa, jak i Stany ma tutaj olbrzymi lag taki czasowy, który jest określany między 10 a 15 lat na to, żeby wybudować te moce, nie mówiąc już o sposobie gromadzenia tego towaru. Więc Europy nie ma. No, można by powiedzieć, że jest na tyle dobrze, że w Stanach też nie ma, ale czy to jest dobrze, to nie wiem. I to jest moment, żeby skierować pytanie do naszego amerykańskiego gościa, pana Aleksandra Kaufmana. Panie Aleksandrze, jak to po pierwsze się stało, że Stany Zjednoczone nie przodują w tym sektorze, a przyzwyczaiły nas w przeszłości, że w wielu sektorach kapitalistycznej gospodarki przodują, to po pierwsze. Po drugie, co administracja Bidena zrobiła, żeby to zmienić? Mieliśmy różnego rodzaju ustawy subsydiujące przemysł amerykański, czy dziedziny przemysłu przyszłości, tak? No i trzecie pytanie takie, a to naprawdę sprowadza się do tego samego. Jakie są plotki i pogłoski w Waszyngtonie na temat tego, co nowa administracja, czy nowa stara, ma zamiar zrobić z Chinami w tym zakresie po to, żeby zmienić? No przecież w końcu mamy rywalizację potężną. To już nie jest żadną tajemnicą między Chinami a USA. O czym się mówi? Thank you so much for having me, and I apologize that I can't communicate to you directly in Polish. That would be my preference.
It is important to note, particularly when talking about rare earths, that the United States was, in fact, the leading provider of them up until the 1970s. It was, contrary to what many people would think, Richard Nixon's brother who advocated moving the industry out of California and over to China, which was a quite successful thing. Now, and for the last few years, you know, beginning with Trump, but in a much more ambitious way under Biden, the United States is trying to reverse that. So just this week, in fact, we have the predicted initial public offering of USA Rare Earth, a company that's going to be trying to process and mine heavy rare earths in Texas. And more importantly, we had the massive passage of the Inflation Reduction Act 2 years ago, the money from which is only now really beginning to flow out. And that has offered massive subsidies and tax credits to both the mining and processing of lithium, of cobalt, of manganese, of rare earths, but we still remain pretty far behind. We are dogged by the permitting process that is a lengthy one and is currently now being discussed for reform in Congress in order to limit how much power local communities have to challenge these types of facilities and mines being opened. And in the lead up to the Trump, potential Trump administration coming in again with the promise of reversing some of these policies, there is a race happening right now by a lot of these companies to close deals with the most important agency that is distributing this money called the Loan Programs Office of the Department of Energy. And right now you have, you know, both our largest lithium mine in Nevada is looking to close a multi-billion dollar deal. We have a nickel mine and a copper mine that is under similar conditions, and we are only now beginning to have serious conversations about what recycling and other end-of-cycle sources of these minerals would be. Our primary focus has been on increasing the production of new materials. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, zwracam się do pana rektora. I jeszcze pytanie, panie profesorze. Powiedzieliśmy sobie, jak wygląda w Stanach, Chiny, Europa, bardzo krótkie wprowadzenie dla naszych widzów czy słuchaczy. Pytanie jest, spróbujmy postawić się w roli Polski, tak, i zaprojektować pewną strategię dla Polski pod tym względem, tak. To znaczy, jeżeli premier Chin bodajże w czerwcu powiedział, że surowce, metale ziem rzadkich należą do państwa chińskiego i wszystko, co ich dotyczy, będzie należało do państwa chińskiego i zarządzone będzie przez państwo chińskie, bo są to ważne dla teraźniejszości i przyszłości, to czy Polska ma strategię w tym zakresie, czy polskie władze, polski rząd sobie z tego zdają sprawę, czy jest jakiś pomysł i co by pan zrobił? Nie jestem politykiem i nie czułem się przygotowany do tego. Może główny geolog kraju, nasz przyjaciel, byłby w stanie to powiedzieć. Natomiast ja chcę powiedzieć jedno, to kontynuując co kolega powiedział. Nastaje powrót górnictwa, czyli przemysłu surowcowego. Nastaje, to jest szczególnie dobrze, że mi dzisiaj, tutaj, w sytuacji polskiej, też mówię jako rektor AGH, gdzie nie mamy chętnych na górnictwo, gdzie padają nam kierunki studiów, gdzie padają nam grupy badawcze, gdzie geologa nie ma zapotrzebowania, natomiast widnokrąg jest jasny. My musimy w Polsce też mieć politykę związaną z przemysłem surowcowym, zabezpieczeniem przemysłów na terenie Polski i w Unii, ja myślę, że tutaj mówmy bardziej o Unii niż o Polsce, jako w systemie, także i w NATO, zaraz zawiążę do tego wątku, jeżeli jest tego, surowce, właśnie to, co mówią Chiny, co mówią Indie, co mówi Rosja, fakty, które się dzieją w Ameryce Południowej i w Afryce, świadczą o tym, że za chwilę oprócz surowców energetycznych, które w tej chwili są i w ogóle energetyka podstawą ekonomii i problemem w ekonomii, problemem staną się surowce, wszystkie surowce. Więc my musimy po pierwsze mieć jednak żelazny zapas i zabezpieczenie naszych surowców, a mamy, nie chcę mówić o kilku możliwościach, a najlepszym przykładem jest KGHM. No przecież KGHM w tej chwili oprócz miedzi, nie dość, że największa polska firma technologiczna, to jeszcze produkuje srebro największej ilości, nie wiem czy największe, czy drugie miejsce na świecie, pan dyrektor tu potwierdzi, czwarte czy piąte w złocie, wiele innych pierwiastków jeszcze można z naszego błota
odzyskać, które jest zagrożeniem w tej chwili. Mamy złoża w Suwalskim, mamy bardzo dużo złóż niższej zawartości pierwiastków, ale one są. I mamy coś, co jest ważne, no jednak dalej jakiś element przemysłu surowcowego, który trochę nas zabezpiecza. Mamy też, myślę, i powinniśmy mieć politykę, która się wiąże z nowymi technologiami. Jest rewolucja w tej chwili, nie tylko zielony wodór, zielona stal i różne inne rzeczy, ale także nowe technologie odzyskiwania surowców z niżej nakładowych złóż. No i przede wszystkim city mining, space mining i kilka inne mining, o których możemy nie jako futurystycznie, ale już realnie dyskutować. Surowce, przemysł surowcowy, czyli to, co nazywamy górnictwem, musi być jednym z elementów ekonomii Polski, ekonomii, gospodarki i strategii działania. Dobrze, to w tym duchu, panie Tadeuszu, powiedzmy wprost, jakie mamy minerały ziem rzadkich na wystarczającą skalę, żeby się opłacało przekonać aparat państwa i zakumulować stosowny kapitał do tego, żeby bądź prywatny biznes, bądź państwo było w stanie zainwestować w to i żebyśmy się stali graczem. Znaczy ja może, jeżeli chodzi o minerały, jeżeli mówimy o pierwiastkach ziem rzadkich, to Polska tu nie będzie chyba raczej nigdy potentatem. Oczywiście są ilości, ale to mogę państwu powiedzieć, że są ilości part per milion, na przykład w składowiskach, w hałdach pogórniczych. Na dzień dzisiejszy jest to kompletnie niewyciągalne z tego, więc ja myślę, że to nie jest ta część, gdzie my powinniśmy celować. Mamy swoje złoża, ja chciałem jeszcze, nawiązując do tego, co pan rektor powiedział, że mamy też sukcesy w tym, żeby zapewniać surowce, które dzięki temu nie są krytyczne. Bo jak państwo wiecie, jest lista surowców krytycznych w Europie obowiązująca, tak? I między innymi nie ma na tej liście pierwiastka, który się nazywa REN, który jest bardzo rzadkim pierwiastkiem, który jest konieczny w lotnictwie do budowy silników rakietowych, w przemyśle obronnym. Jest go bardzo, bardzo, można powiedzieć, mało. Jeden z najrzadszych pierwiastków na świecie. I w KGHM-ie działa technologia opracowana w naszym instytucie, dzięki której Polska jest w zależności od roku drugim lub trzecim producentem renu na świecie. I tylko dzięki tej technologii, tylko dzięki tej jednej firmie ren nie jest pierwiastkiem krytycznym. Więc tego typu historie się zdarzają i w takie rzeczy możemy celować, bo tu jesteśmy zabezpieczeniem dla Europy. Także myślę, że te pierwiastki ziem rzadkich niekoniecznie, tu musiałyby się inne kraje gdzieś tam wykazywać, natomiast mamy swoje złoża. No i oczywiście to, co już tutaj też padło i w czym firma też Elemental przoduje, to jest wykorzystanie tego, co już zostało przetworzone. A o tym może, jakie tu są problemy, to porozmawiamy później. Panie Pawle, no kontynuując ten wątek, jaka powinna być polityka państwa w związku z tym polskiego? No w sumie jest pan praktykiem, tak, tego rynku, więc to jest pierwsze pytanie. No jestem. I na to się powiedzmy wprost, jaka powinna być polityka państwa polskiego w tym zakresie? No skoro powiedzieliśmy sobie, że to jest takie ważne, takie rzadkie, Zachód prawie tego nie ma, to co państwo polskie powinno de facto zrobić? A druga rzecz jest taka, bo wszystko sobie powiedzieliśmy na razie o surowcach, ale czy Europa, Polska ma technologię i w ogóle Zachód też, czy ma, skoro słyszeliśmy, że lak jest jakiś, do tego, żeby jednak to robić i może w kolejnym będę uprzedzam pytanie, zadam pytanie, no skoro mamy tą rywalizację z Chinami, to jak się zapatrujemy na to z tego punktu widzenia, że tych technologii zasadniczo nie ma, tak? A Chińczycy najwyraźniej mają. Jeśli chodzi o te metale ziem rzadkich, bo to jest troszkę inny temat niż metale krytyczne. Metale krytyczne to jest dużo szersza lista, ale skupmy się na tych metalach ziem rzadkich. No to jako Polska możemy zrobić dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że wytworzyć wartość dodaną w tym kraju, czyli zbudować rafinerię metali ziem rzadkich. To nie jest coś, co jest niewykonalne. Oczywiście dostęp do technologii to nie jest prosta rzecz, ale jest w tej chwili dużo na świecie projektów subsydiowanych przez różne rządy, które się wiąże i tu jako, na pewno jako kraj w skali Europy nie mielibyśmy żadnego opóźnienia, nawet znalazłem kilka aspektów, gdzie mielibyśmy przewagę. Natomiast oczywiście my tych depozytów nie mamy, nie wiem, czy państwo wiecie, metale ziem rzadkich to nie są metale rzadkie, tylko to są metale rozproszone.
I to jest zasadnicza różnica. To one występują w wielu rzeczach, ale one po prostu są na tyle rozproszone, że ciężko jest je ekstrahować. Więc jedyną metodą z punktu widzenia takiej logiki biznesowej jest to, żeby wydobywać je z tego urban miningu, to co nasza firma robi, czyli one są skoncentrowane w postaci takich jak dyski twarde, wszystkie magnesy neodymowe, te, które zawierają neodyzm, praazeodyzm i terp, to one są w tej chwili, jakby to powiedzieć, odkładane cywilizacyjnie w wiatrakach, w turbinach wiatrowych, w samochodach elektrycznych. Tego do tej pory nie było. To jest gromadzone tak, jak produkuje się każdy nowy samochód elektryczny, każdą turbinę wiatrową, czy każdy iPhone urządzenie, to ona ma tych, i to jest w miarę skoncentrowany metal. Więc my nie mamy szansy, nie mamy na depozyty, przynajmniej nie są one w Polsce określone, więc możemy się skupić jako Polska na tym, żeby zgromadzić to metale z całego świata i w Polsce wytwarzać wartość dodaną, czyli je ekstrahować z tego. I na to obiektywnie uważam, że jest spora szansa, bo wszyscy siedzimy w tym samym miejscu, w tym wyścigu. Polacy są w miarę sprytni i decyzyjni, więc uważam, że tutaj przy wsparciu instytucji rządowych mielibyśmy sporą szansę być jednym z pionierów w Europie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie depozytów, no to to jest bardzo ciężka sytuacja, bo to po pierwsze w Europie te depozyty dopiero są rozpoznawane, te tak zwane reserves i gdzieś się tam odkrywać, na szelfie norweskim teraz i tak dalej. Zanim, żebyście Państwo zrozumieli, czasookres takiego od momentu odkrycia do wyekstrahowania tych metali w skali przemysłowej, to nie jest nawet dekada, to jest kilkanaście lat, żeby to było produkowane w skali przemysłowej. Kilkanaście lat przy obecnej sytuacji geopolitycznej, gdzie Chiny potrafią w ciągu tygodnia zamknąć, tak jak miało to miejsce 6 tygodni temu, eksport na Gal i German i cena się podwoiła w ciągu paru tygodni, no to nie jest perspektywa, cokolwiek nam zabezpieczy. Nie jest, więc z punktu, jak pyta mnie Pan, jaka jest możliwa polityka Polski, no to polityka Polski jest, żeby to było realne, koncentracja na przetwórstwie głębokim, czyli na rafinacji tych metali ziem rzadkich i tutaj poszukanie swoich przewag konkurencyjnych. I druga to jest taka, że faktycznie są jeszcze, szczególnie w Afryce, obszary i kraje, które mają te depozyty i nie są one pod chińską kołderką. I słucham? Ale jest ich bardzo mało i z roku na rok coraz mniej. Natomiast ja mam to doświadczenie, bo próbowałem tego biznesu i w Afryce, i w Azji. Bez wsparcia rządowego i takiej otuliny rządowej ten biznes jest niemożliwy, bo inne państwa są przygotowane do tego, że mają ten opierunek i Polacy, nawet sprawni i agresywni przedsiębiorcy, nie mają szans w takim starciu, gdzie konkurują z firmami azjatyckimi, które, za którymi stoi de facto rząd. Panie Aleksandrze, znów zwracam się do naszego gościa. W sumie nie odpowiedział Pan do końca mi pytanie, jak mają zamiar Amerykanie sprostać no, jednak chińskiej dominacji, jeśli nie monopolowi, o którym tu mówimy, tak? Zarówno, jak rozumiem, na surowcu, jak i technologii. A mamy wojnę handlową, technologiczną, być może finansową, o czym się w Waszyngtonie mówi. No i jeszcze ponawiam to pytanie, jak mają zamiar Amerykanie, a w kampanii wyborczej wszyscy kandydaci mówili, że dociskamy śrubę Chińczykom, jak mają zamiar zmierzyć się, zabezpieczyć swoje zapotrzebowanie na te minerały i później też zbudować ekspertyzę, no, której, jak rozumiem, nie mają, tak? Chyba że ma Pan inne zdanie. I Europejczycy słuchają, bo no, patrzymy na te zmagania, tak? Well, you know, the first thing though that we are certainly doing right now is hoping to rely on our allies to help us with this. You know, there is a widespread recognition that the United States alone will not be able to produce enough internal capacity to be meaningfully competitive with China and to service a global market if it does it all by itself, which is why one of the key components within the Inflation Reduction Act was this domestic supply component, which you know, made it necessary that you know, certain percentages of sourcing of certain minerals would need to come from the United States
or a free trade partner in order to qualify for the highest and most generous subsidies that you can get for an electric car. And so this has been a very significant market signal. You know, the early, there was early tension, as I'm sure you know, Europeans are familiar with, over how that was working out. There have been a lot of remedies to that or attempts at that by establishing specific trade agreements so that European companies can qualify for those things. But beyond that, you know, there has been an active push around tariffs in many areas of the technological trade war with China. The biggest one recently has been on solar panels in order to deal with the accused dumping of cheap panels into our market. It's notable that this has been a really significant challenge with any of these critical minerals. These things have largely been left off those lists, and not just things that are used for batteries and electric vehicles and energy, but notably for semiconductor production. So right now there is a little bit of a game, I think, of biding our time, hoping that, you know, the amount of money that the administration is pumping into production, both at home and abroad with our allies and our friends, will help to yield results. I think there's a general frustration with the uncertainties that we have over whether those policies will remain in place if there's a change of government with the next election, and uncertainties with whether we can actually develop these things on time given the local opposition that we've seen thwarting those projects in the states that we have pursued them. But the optimism, I think, comes from the fact that we do have this permitting reform legislation that is underway, bipartisan, so it looks likely to go through whether there's a Republican president or if Kamala Harris is the next one. And there have been a number of very significant new deposits that we've found in the United States, notably in Wyoming, a state that is looking for a way out of being the top coal producer for the United States, and now has discovered the largest rare earth deposit of a number of different rare earths, both heavy and light, anywhere on the continent. And I think there's a strong push both at the state level and the federal level to exploit those. Okay, dziękuję bardzo. No, mamy już ze sobą łatwą rundę, dwie rundy pytań. I teraz oczywiście od pana profesora. Panie profesorze, postawiliśmy sobie diagnozę, no ale co się będzie działo w takim razie w tych wszystkich tematach w ciągu najbliższych 5-10 lat? I tu pytam w kontekście rewolucji energetycznej, o której się tyle mówi, elektromobilności, dyskusji, czy atom, czy nie atom, to wszystko, co się dzieje w Europie, zielona energia, no mnóstwo często sprzeczności, tak, o których słyszymy, polityk, które są też sprzeczne, rywalizacji wielkich mocarstw, którą sobie zdiagnozowaliśmy, zmian technologicznych, o których sam pan mówił, no i jak rozumiem, potrzeba nowej wizji dla Polski też pod tym względem, którą, jak zrozumiałem, pan sugeruje. Tak jak powiedziałem, diagnoza łatwa, ale teraz co się realnie wydarzy? Proszę się martwić, zadam każdemu to prawie pytanie. Dobrze, każdy trochę jest prorokiem i musi być, bo jednak no, nawet, przepraszam, najłatwiej mówić o sobie, planując najbliższy czas, na przykład strategię Akademii Górniczo-Hutniczej, no, musimy sobie wymyślić jakąś sytuację, jakiś rynek pracy, jakieś zapotrzebowanie, jakąś prognozę, a nie będę tutaj odkrywczy, że powiem prosto, że to, co ja sobie w tej chwili wymyślę jako kształcenie, sprawdzi się w pewnym wymiarze na rynku, jeżeli chodzi o oczywiście inżynierów za 6 lat, znaczy akurat wtedy, gdy pan redaktor pyta, nie? Więc według mnie jednak droga, którą idziemy w Europie, powiedzmy tak, a Polska częścią, w kierunku transformacji jest nie do zawrócenia, niemożliwa do zmiany. Nie, bezemisyjność czy niska emisyjność jest koniecznością, przynajmniej nie sądzę, żeby polityka się na tyle zmieniła i ekonomia z tym związana. A to jeszcze może w jakiś sposób się no, wahać ze względu na sytuację wojenną na Ukrainie, bo weźmy pod uwagę, że jednak ta sytuacja zmienia zasady ekonomiczne w rynku jakiegoś, no i tej rywalizacji globalnej. Myślę, że, ale wrócę do jednego, wybaczy pan. Dla mnie
ta dyskusja o surowcach krytycznych to jest właśnie polityka, przepraszam panowie koledzy, ale tego dlatego, że my w Polsce nie mamy i nie będziemy mieć w najbliższym czasie jasnego przemysłu półprzewodników i elementów. Czyli my te surowce krytyczne możemy tylko sprzedawać. Te wszystkie pomysły, które mamy, a jestem w różnych naradach wielkich i mniejszych, w Warszawie, pod Wrocławiem i tak dalej, to są plany firm, które zabezpieczą sobie sami dostawy albo nie. To nie jest problem Polski bezpośrednio i polskiej gospodarki, dopóki nie będziemy mieć mocni w przemyśle półprzewodników, części elektronicznej i tak dalej, my będziemy te depozyty zbierać, pan dyrektor, pan prezes będzie przetwarzał i będziemy je sprzedawać, mam nadzieję, że coraz drożej, bo będzie cena rosła. Natomiast byłem w Tajwanie niedawno, no i byłem na zakładach chyba podobnych, jak które przetwarzają części elektroniczne, na pewno panowie też może byliście, no to imponuje. To imponuje po prostu z tych aut, teleskopów, raczej tych komputerów, dysków i tak dalej, które przerzucają te koparki. Potem miałem w ręku tablet złota, która była w wyniku recyklingu wytopiona z tego, srebrno osobno, miedź osobno. Te, które krytyczne, dało się wyciągnąć w formie jakichś tam stopów czy związków, bardziej nie jestem specjalistą, do tego było. Oni to zawracają do siebie. Oni muszą to mieć. To jest gospodarka oczywiście Tajwanu. Byłem w ministerstwie, różne rzeczy słyszałem. My jednak tą drogą na temat zabezpieczenia surowców musimy iść. I ja, wybaczcie, wyprzedzę to, może za długo mówię, mieliśmy krótko. Ja muszę zabezpieczyć jako Akademia Górniczo-Hucznicza zarówno ciąg badań i grup, które się tym zajmuje, geologia, geofizyka. Przecież praktycznie nie mamy polskiej. Tutaj pan rektor Wiśniowski, górnik, który bardziej siedzi ze mną i tutaj macha do mnie, by mógł więcej powiedzieć. Zabezpieczyć inżynierów surowcowych, zabezpieczyć cały ciąg, bo jeżeli tak będzie i dalej będę miał 20 osób na przetwórstwo górnicze na AGH i 20 na Śląskiej i we Wrocławiu 10, to za 8 lat będzie 5 górników, a ja mam zapotrzebowanie teraz, znaczy jest górnik jako hasło, jako przeróbka, na 150 osób dzisiaj. Więc surowce, przemysł surowcowy w każdym kraju musi istnieć. Górnictwo w Stanach, jestem w kontakcie z Colorado School of Mine, z innymi uczelniami, które mają wydziały górnicze. Te wydziały w tej chwili mają zlecenia rządowe, są nowe złoża, nie tylko w Wyoming, jak tutaj kolega mówił. Tam w tej chwili jest inwentaryzacja złóż. Może w Polsce dawno nie robiliśmy poszukiwań takich tego. 50 lat temu było mapowanie surowców Polski. Teraz są inne metody. Nie wiem, no to nie o to chodzi, żeby odkryć taki czy inny pierwiastek krytyczny. Na nowo zmapować surowce. Rozmawialiśmy z naszym absolwentem, geologiem kraju, panem doktorem Galosem. Jest taki plan. Się coś dzieje. Surowce muszą, jeszcze raz powtarzam, będę na puszczy wołał, być elementem nauki i gospodarki danego kraju. Nasze surowce i to trzeba zabezpieczyć jako ciągłość. Musi być program. Panie Tadeuszu, wybrzmiało z tego, co powiedział pan profesor, albo mu źle zrozumiałem. No, surowiec i będziemy tylko wydobywać na rzecz gospodarek, jak rozumiem, bardziej w centrum, które potrafią zrobić robót końcowy. Ale skąd, ja może tak jest, ja nie przeczę, tylko skąd ten defetyzm, czy skąd, co jest takiego, może mamy złe strategie, albo nas nie stać, albo mamy złą akumulację, albo złe kierowanie kapitału. Pan profesor powiedział, że nie ma ekspertyzy, tak, technicznej, bo za mało już z absolwentów, nie ma tego następstwa pokoleń, albo zaraz nie będzie, tak zrozumiałem. Ale mówimy teraz też o technologii, moje pytanie. Co nie działa? Co jest tak, jak młodzież mówi, nie halo, że nie potrafilibyśmy się pokusić o to, co robi Tajwan, tak zrozumiałem. Nie, do pana Tadeusza. Tak, dobrze, ja myślę, że tak, należy podkreślić, że tu jest po prostu dużo do zrobienia. Tak jak to jest, ostatnio było w jednym serialu powiedziane, z rzeczy dobrych należy stwierdzić, że mamy co robić. I porozmawiajmy co? Tak. Niech wszyscy Szanowni Państwo,
faktycznie gdzieś trochę nam się spodobała pewna stabilność. Tak, mamy pewne złoża, które są eksploatowane i tak całkiem stabilnie sobie to idzie. Tu trzeba na to popatrzeć też z perspektywy faktycznie czasu i zmian. Przez 150 lat w Europie, zresztą nie tylko, na całym świecie, zajmowano się wyciąganiem metali z rud. Tak, tak to nazwę bardzo kolokwialnie, nie chcę iść w jakieś tam bardziej specjalistyczne rozmowy. I te technologie były tworzone. To były względnie, jakbyśmy patrzyli na to, co mówimy dzisiaj, urban mining. To były względem urban mining proste technologie. Oczywiście w momencie ich tworzenia było masę pracy. Natomiast proszę sobie zauważyć, że na przykładzie miedzi, mamy w Polsce rudy miedzi, miedź tam występuje w formie siarczków, w łupkach, także można powiedzieć, że od tam 50 lat wyciągamy ten sam materiał, gdzie miedź jest w tym samym otoczeniu, więc wiemy, jak ją względnie łatwo wyciągnąć. I teraz popatrzmy, co my robimy. My tą miedź koncentrujemy, dostajemy metal, z którym staramy się zrobić coś dalej, wytworzyć te konkretne dobra materialne, tak, samochody, rury i inne rzeczy. One sobie żyją i kończą swój żywot jako złom. I dostajemy złom w postaci na przykład kabli w jakichś otulinach, wytwarzanych przez parędziesiąt lat w różnych technologiach, z różnymi dodatkami, niektórych dzisiaj nie można używać na przykład. Dostajemy złom w postaci płyt PCB, gdzie tam miedź jest w środku tych laminatów. Dostajemy złom w postaci jakichś wymienników ciepła czy rur, gdzie może jest trochę lepszy dostęp do tej miedzi, silników, gdzie jest jeszcze jakąś organiką to wszystko pokryte. I teraz popatrzcie, mamy rudę, gdzie mamy siarczek miedzi i tą całą geologię dookoła i nagle mamy 5, 6, 7, 8 różnych materiałów, do których trzeba użyć 5, 6, 7 różnych technologii. I teraz tak, to co jest trochę może przerażające i to, co tworzy te problemy, to jest właśnie skomplikowanie tej sprawy. Z jednej strony przez lata nam się wydawało, że ten przemysł to taki nie do końca ciekawy. Ja życzę zawsze, żeby na takich kierunkach, bo my też takich specjalistów potrzebujemy do Instytutu, żeby na tych kierunkach była taka proporcja chętnych na studia jak na kierunkach lekarskich, bo to by było cudownie, ale tak niestety nie jest, bo po prostu gdzieś ta moda na tego typu kierunki zniknęła. Nam się wydała taka stagnacja w kwestii pracy ze złożami, natomiast to, co jest dla mnie takim światełkiem w tunelu, to są właśnie te nowe technologie, które trzeba rozwijać, które trzeba wdrażać, one będą wyglądać inaczej, to nawiązując do tego pytania, jak ja widzę tą przyszłość. Będziemy mieć na pewno rozwój technologii tych recyklingowych, tak byśmy to bardzo ogólnie nazwali, czyli wyciągania tych pierwiastków z tych miejsc, w których one już zostały przez człowieka wsadzone, a nie przez naturę. Na pewno, ponieważ nasza konsumpcja rośnie, to trzeba będzie wrócić i tutaj tego też życzę uczelniom, wrócić do tych kierunków górniczych, bo jak popatrzymy na Eurostat, to konsumpcja surowców cały czas rośnie w całej Unii. U jednych bardziej, u tych bardziej zamożnych gospodarek trochę mniej, u nas na równo, więc do tego trzeba będzie wrócić. Więc ta gospodarka oparta na surowcach pierwotnych, ona będzie cały czas ważna, przynajmniej do momentu, aż się nam te surowce nie będą kończyć faktycznie. Natomiast to, co trzeba rozwijać i mówić ludziom, że to jest trendy, że to jest przyszłość, że to jest coś fajnego. Ja życzę każdemu młodemu człowiekowi, który zaczyna studia inżynierskie, żeby trafił do firmy, gdzie są nowe instalacje, do tych nowych firm, które pojawiają się na rynku, gdzie to nie są firmy, gdzie ktoś łopatą przerzuca nie wiadomo co z miejsca na miejsce, są naprawdę high-techowe firmy. I myślę, że jeżeli zmienimy to podejście nasze, społeczeństwa, i tutaj jest rola mediów też, tak, jak najbardziej, żeby pokazać, że to nie jest ten przemysł lat 70., 80., tylko to jest coś kompletnie innego. Jeżeli nam się to uda, wówczas widzę to światełko w tunelu, że te rzeczy, o których mówił pan profesor, no jakoś nam się uda załatać. Panie Pawle, następne 10 lat, plus o co chodzi z tą technologią, że może powiedzmy, może jakąś gorzką prawdę, albo z kolei jakąś nadzieję, jak to wygląda? Technologicznie, oczywiście ze smutkiem stwierdzam, że Chiny mają olbrzymią przewagę w
każdym tym aspekcie, olbrzymią. Tak jak ocenia się, że w tej branży EV w tej chwili między Europą i Chinami jest minimum 10 lat, tak w całym łańcuchu wartości na battery metals, na metale platynowe, tak Chiny mają po prostu przewagę. Oni decyzje o inwestycjach w R&D i w wyciąganie tego łańcucha wartości na metalach krytycznych i rzadkich, ziem rzadkich, podjęli decyzję strategiczną mniej więcej 25 lat temu. Więc jakakolwiek firma w tej chwili europejska czy amerykańska startująca, może z paroma wyjątkami, ale to lepiej generalizować w takich przypadkach, nie ma szans. Instalacje do odzysku metali ziem rzadkich, takich jak te najbardziej popularne magnesy neodymowe, czyli neodym, praazodym i terp, w instalacjach europejskich opierają się na 16 stacjach odzysku. W Chinach podobne instalacje, ja je wszystkie widziałem osobiście, mają po 340 stacji, 350. Jakość tych metali, sposób odzyskania, skala tych inwestycji jest olbrzymia tam i ona się odbyła, więc to, co u nas jest w fazie takiej R&D półprzemysłowej, akademickiej, tam jest w skali przemysłowej już co najmniej 10 lat, więc my musimy wiedzieć, gdzie na tej drabinie jako Europa i szczególnie Polska możemy się realnie odnaleźć, no bo jak będziemy teraz zakładać, że nadrobimy to przy naszych możliwościach budżetowych, intelektualnych i wszystkich, ten dystans w ciągu roku, dwa, no to to było założenie zupełnie fantastyczne. I faktycznie ten, ja patrzę zawsze na te rzeczy w taki sposób, że uważam, że realnie to my mamy szansę w tym urban miningu, dlatego że tam z uwagi na wartość surowca logistyka nie ma takiego znaczenia, to znaczy troszkę tu się mały wagomiar, wolumen. Ja się troszkę tutaj zareklamuję, może nie odbierzcie tego Państwo źle, ale Elemental w Zawierciu będzie przerabiał 10% światowej podaży rocznej platynowców, czyli platyny, palladu i rodu. W tym i platynowce w skali światowej to jest 600 ton. 600 ton rocznie podaży tych metali, z czego 150 ton to jest recykling, troszkę więcej, 170 ton to jest recykling. Z tych 170 ton my będziemy mieli w dobrych warunkach około 40-50 ton w Polsce. To już, to nie są ilości, które można zignorować albo ten. I to jest materiał realnie przez nas kontrolowany, to znaczy my go skupujemy z całego świata, my go pozyskujemy, wytwarzamy z tego czysty metal z 3/9 czystości i możemy decydować, komu to sprzedajemy. To jest duża przewaga konkurencyjna na rynku i kontrola w pewien sposób strumienia, tylko to możemy zrobić w metalach platynowych, platynowcach, bo one skoncentrowane są w katalizatorach samochodowych głównie i w oxygen sensor, czyli w czujnikach świeżego powietrza, także tlenowych. I to jest proste. W innych przypadkach, w metalach ziem rzadkich, wszyscy to odkrywają. No, wszyscy wiedzą, że te magnesy neodymowe będą w EV, przy silnikach elektrycznych, w dyskach twardych, w macierzach różnego typu, czy w urządzeniach rentgenu. Ale kluczem jest sposób zgromadzenia tego. Musimy mieć efektywny system pozyskania tego surowca w skali globalnej, przywiezienia go do Polski, przetworzenia wartości dodanej i wytworzenia. I tak jak patrząc obiektywnie na to, co się dzieje na światowych rynkach, jeśli chodzi o legislację, to oczywiste się wydaje, że każdy kontynent będzie grabił pod siebie. To znaczy będzie dążyło do zamykania tych dróg surowców z uwagi na natężenie sytuacji geopolitycznej, czyli Stany będą chciały przytrzymać te metale krytyczne u siebie, bo będą musiały, bo będą dbały o swój biznes. Europa powinna zrobić dokładnie to samo i ta CRMA, czyli ten Critical Raw Materials Act de facto o tym mówi i nie ma innej drogi od tego, więc Polska nagle nie stanie się tutaj potentatem. To, co jedynie może zrobić, to postawić na te dziedziny, gdzie ma realnie szansę, czyli w moim przekonaniu na urban mining. W dłuższej perspektywie, 10 lat plus, to, co mówił pan profesor, to faktycznie te rozpoznania geologiczne, odświeżenie w Polsce, przecież to jest tak obiektywnie mówiąc wstyd, że my nie znamy swoich zasobów geologicznych i bazujemy na 50-letnich badaniach przy obecnych technologiach. W pierwszej wojnie czasami są. Tak, tak, tak. Nie wiemy, jakie metale i gdzie u nas są, no to przy obecnej sytuacji, takim natężeniu geopolitycznym, to powinno być konieczność. Ale w krótkim okresie horyzontu takich, powiedzmy, do 5 lat,
to my nie mamy szans niczego wyprodukować, wybudować. Możemy postawić na skoncentrowanie i wytworzenie wartości dodanej tego metalu w Polsce. I na to nie mamy, nie jesteśmy w żadnym aspekcie słabsi niż inne kraje europejskie. Bardzo ciekawe. Panie Aleksandrze, przysłuchuje się pan, tutaj rozmawiamy, Polska, prawda, Europa, surowce, brak, Chiny i tak dalej. Jak w Stanach Zjednoczonych, proszę mnie poprawić, jeśli tutaj źle interpretujemy to, jest takie napięcie, prawda, globaliści, antyglobaliści, przywrócenie przemysłu do Apalachów, Ohio i tak dalej, i tak dalej. No ale my tu rozmawiamy jednak o nowym przemyśle, tak, gdzie jest, wysokie kwalifikacje są potrzebne, gdzie Amerykanie zrobili sobie przerwę tak naprawdę generacyjną, tak, w ekspertyzie, w wiedzy, a może się mylę, to proszę poprawić. Czy takie dyskusje się toczą w Stanach, że trzeba to zmienić? I jak to zrobić, zważywszy, że w takich Chinach tylu inżynierów rocznie wychodzi, prawda, tylu techników, kopalni mają po prostu pod dekiel tego wszystkiego, co słuchaliśmy. Jaki jest realny plan, tak? Skoro Europejczycy też kuleją, Amerykanie, jaki mają realny plan na to, żeby znów wrócić? I do jakiego przemysłu, tak? Konkretnie, do jakiego przemysłu, jaka jest wizja tej przyszłości? Proszę nam to przybliżyć. Yeah, so, you know, I agree strongly with the general points that have been made by the other panelists about things that ought to be done, certainly as we were discussing before with some of the recent deposits discovered in the United States. This has been from resurveying areas that were previously surveyed, you know, in the 1950s. But again, you know, I'll say the U.S. is at certainly a fork in the road. And there are different political factions that I think would answer that question differently. You know, there is certainly a more isolationist faction, broadly represented in, you know, some people in Donald Trump's party, that I think would like to bring back, you know, have more of a closed loop system within the United States at whatever cost. And given that party's lack of interest or limited interest in decarbonization as part of the national strategy, you know, whether that slows down our process of, you know, electrification of our auto fleet and you know, use of other technologies, probably doesn't matter as much. You know, on the other side of it, I think that there is an internationalist vision of how you deal with something like this on multiple fronts. You know, yes, we are not graduating anywhere close to the same number of engineers as China or even India, but the United States does something that China does not do in large numbers, which is accept immigrants. And we are, you know, giving different kinds of incentives for people with those skills to come to the United States and work there. Beyond that, we also are, again, you know, at least under the vision that is represented by the Inflation Reduction Act, looking to develop you know, these types of materials and capacities within partner countries. And, you know, that is certainly true in terms of, as I discussed before, having the tax credits apply to, you know, lithium or manganese or other types of minerals that would be produced or refined in Europe or in, you know, Chile and parts of South America. But, you know, that also extends, I think, to finally trying to compete once again, nowhere close to the level that would be necessary to match what the Chinese have been doing, but at least beginning to try to compete once again with what China is doing in other parts of the developing world. And I'll give you an example. Earlier this week, the Biden administration sort of hinted in a trade publication that they are going to increase their investment in a rail project connecting Angola through the DRC over to Indian Ocean ports in Tanzania. You know, there is some discussion that this would be a direct competition with an alternate rail line, the Tazara line that Beijing is investing in. It could also be the case that there is cooperation on those things. And I think there is a certain strategic ambiguity in the Biden administration's rhetoric on this thing because they are trying to leave open the possibility of cooperation on key projects and avoid, you know, further tit for tat tariffs and other kinds of trade restrictions with China on things that we don't yet have the capacities to match if the Chinese cut it off. Okej. Panie profesorze, to
W sumie znów jakoś tak wybieram pana na najtrudniejsze pytania chyba. Może dlatego, że pan najbliżej siedzi, ale mówiliśmy trochę o przyszłości, ale teraz o teraźniejszości, może trochę o przyszłości. No bo tak z całą pewnością pan powiedział, że ta rewolucja, zmiana w kierunku dekarbonizacji jest nie do zawrócenia. Tak? No ale widzimy, co się dzieje w Niemczech z gospodarką. Wysokie ceny energii, odcięcie od Rosji doprowadza do tego, że Niemcy tracą przemysł. Środowiska biznesowe chcą przywrócenia tradycyjnych, nie tylko przede wszystkim dostępu do rosyjskiej ropy, gazu, węgla, wszystkiego, tak? Coraz jest to silniejsze, presja jest silniejsza. Europejczycy mają problemy z ustaleniem nowego modelu, który będzie stabilny, a muszą skoczyć jeszcze na głęboką wodę i jeszcze, jak słyszeliśmy, nie bardzo mają, jak rozumiem, technologię, na przykład tych krytycznych, co się nie zgadza w tym moim opisie, a jednocześnie w czym pan pokłada nadzieję, że jednak Niemcy i Europejczycy z Zachodu nie będą chcieli mieć tej Rosji jako zaplecza surowcowego, przecież to wyglądałoby na idealne. Tam są wszystkie surowce, tam można mieć ten brudny przemysł, no. A oni sobie mogą spokojnie żyć. W jakiej perspektywie mam odpowiedzieć? Dzisiaj? W jakiej pan chce? Ja myślę tak, panie redaktorze, oczywiście pytanie jest retoryczne i każdy w tej sali troszkę jest związany z różnym biznesem, nieprzypadkowo jest w Karpaczu. Natomiast nikt nie odpowie na to pytanie bezpośrednio. Oczywiście można to dywagować i nie jestem politykiem, że na ile ten proces jakby zostanie wydłużony, trochę zmodyfikowany, hybrydowy. Mówię oczywiście o dekarbonizacji i o odejściu od surowców spalanych, czyli emitujących, no ale myślę, że jednak w skali, a co pan chciał, żebyśmy troszkę pobujali w przyszłości, ten proces jest, dopóki nie będziemy mieć, patrzę znowu na pana rektora Rafała Wiśniowskiego, sprawnych, ekonomicznych metod wyłapywania CO2, a wiadomo, no, wszyscy nad tym pracujemy i robimy duże pieniądze na badaniach, to jeszcze trochę potrwa. Natomiast myślę, że jestem przekonany, że problem jakby w ogóle obniżenia wpływu gospodarki czy cywilizacji na otoczenie, a dla mnie emisyjność jest jednym z tych elementów. To też jest odpady, to jest degradacja środowiska, też są kopalnie nowe i tak dalej. To wszystko trzeba minimalizować. Może rzeczywiście w tej chwili patrzymy też ostatnie wybory w Niemczech, no przecież jesteśmy na bieżąco, nie? No te trendy, ta ekonomia wpływająca na bezpośrednio nasze, każdego życie, jest tak brutalna ze względu na sprawy wojskowe, że to trudno powiedzieć, jakie będą najbliższe ruchy. No zresztą też w pewnych miejscach chyba wszyscy czujemy, że chciejstwo ekonomistów czy polityków wyprzedza możliwości technologii i techniki, no, choćby samochody elektryczne. No. Pomału, spokojnie, nie da się zrobić chińskiego wielkiego skoku od razu z bateriami i z wszystkimi elementami. Nie, to wymaga czasu. Jestem chemikiem. Chemia, przyroda jest brutalna i nieubłagana. Prawa chemiczne i prawa fizyki są nieubłagane. Nie przeskoczy się prawa zachowania energii i kilka innych podstawowych praw. Natomiast chcę zwrócić uwagę, przepraszam, mogę inny trochę? Oczywiście. No bo my nie ruszamy jednej rzeczy tutaj. Przepraszam, że powiem brutalnie. Ja też jako specjalista od materiałów w różnej skali uważam, że materiały są zbyt tanie. Surowce są tanie. Nasza gospodarka, przetwórstwo, przemysł, AGD, przemysł, każdy przemysł, zwłaszcza nie ten militarny, ty tego, w ogóle się nie liczy z ilością surowców. Okres użytkowania AGD, okres użytkowania samochodów, przecież nie projektuje się samochodów na to, żeby zaoszczędzić surowce. Surowce są zbyt tanie. Cała nasza obecna gospodarka, nieważne czy w Chinach, czy w Europie, czy w Stanach, po prostu bazuje na bardzo tanich surowcach, które są. I to jest też to myślenie, o którym pan dyrektor mówił, prawie XIX-wieczne. Nie planuje się w tej chwili przetwórstwa surowców, nawet tych zwykłych, od stali począwszy, żeby oszczędzić surowiec. Nie ma takiego nacisku ekonomicznego. To dojdzie. Patrzmy na giełdy, nie tylko dlatego, że się wahają ceny surowców i cały czas rosną, ale jeszcze nie krytycznie.
My zostaniemy zmuszeni, przepraszam, wieszcze. Zmuszeni do tego, żeby oszczędzać każdy surowiec. Może naprawiać urządzenia. Przepraszam, mówię prymitywnie. No to jest bardzo ciekawe. Pozwolę sobie po raz pierwszy na taki komentarz. Wychodzę z roli moderatora. Może to było symptom albo dziecko czasów globalizacji, gdy można było wszystko wszędzie i przepuścić przez tanią pracę. I surowiec rzeczywiście w krajach globalnego południa, czy w jakichś krajach trzeciego świata najczęściej, prawda? Stąd mała konkurencyjność tutaj europejskich tych surowców i wydobycia i kosztów pracy, a jednocześnie tanie chińskie ręce składały później te rzeczy. W związku z tym jesteśmy w takiej kulturze, może jednym ze skutków tej geopolitycznej rozgrywki będzie właśnie powrót do zakładu krawieckiego, rzemieślniczego, ceny. Nie wstydźmy się. Jest to... Ale to jest inny wątek. Tak, ale bardzo ciekawe. A co pan o tym sądzi, panie Tadeuszu? To znaczy jest w tym ziarno prawdy, dlatego że, tak jak już wspominałem wcześniej, jeżeli popatrzymy na zużycie surowcowe według Eurostatu, to te gospodarki zachodnie, których już gdzieś jakieś elementy ekodesignu czy tego typu działań zostały zaimplementowane, tam to zużycie surowcowe nie rośnie proporcjonalnie do przychodów, do PKB po prostu, tak? U nas można powiedzieć, że w tych takich krajach Polska i nasze ościenne najczęściej jest tak, że konsumpcja surowcowa jest proporcjonalna do tego, jakie PKB na końcu uzyskujemy. Na zachodzie widać, że to już jest tam pewien rozjazd, już się to odsprzęgliło. Co do tego, co pan profesor powiedział, faktycznie my musimy zacząć myśleć. Zaczęliśmy już jako Europa myśleć o tym, że zużywamy za dużo energii. Zaczęliśmy myśleć o tym, że zużywamy za dużo wody, bo to był chyba nawet pierwszy element, tak? Najpierw mówiliśmy o wodzie, potem o energii i myślę, że dojdziemy do etapu, kiedy zaczniemy mówić o pozostałych surowcach, bo my tak trochę krążymy wokół powiedzmy sobie naszych, no, mi bliskich metali czy innych chemikaliów, które gdzieś są krytyczne. Ale trzeba powiedzieć, że no jest cała masa innych dóbr, chociażby tekstylia, które też są problemem i też je należałoby recyklingować, coś z nimi robić. A szanowni państwo, patrzmy sobie szczerze, w lustro, w szafy ten przerób mamy dosyć potężny. Także trzeba budować świadomość, że surowce także są czymś, co ma swoje ograniczenie. Panie Pawle, miałbym do pana taką prośbę, bo usłyszeliśmy, że wolumen tych surowców, o których rozmawiamy, minerałów rzadkich, jest po prostu bardzo mały, tak? Co jest na przykład, może być nowością dla wielu, którzy będą później tę transmisję oglądać. Kiedyś dla mnie też było, gdy się dowiedziałem, szczerze mówiąc, bo niby wiem, ale tak jak... Ale to jednak jest, to nie są te hałdy węgla i pociągi, czy całe statki wypełnione węglem po brzegi jak kiedyś, prawda? Zwłaszcza w dobie II wojny, te masowce, to wszystko, prawda? I też te ilości ropy, to samo. I to rozumiemy. Nawet sobie potrafię wyobrazić, jakie są skutki tego na wypadek wojny. No, zniszczenie tego takiego transportu i dziękujemy bardzo z bateriami, tak, na przykład. Ale jakie to ma implikacje, których być może... gdy ktoś o tym ciągle nie myśli, tak jak pan, ma dla właśnie strategii państwa, dla polityki państwa, dla magazynowania, nie wiem, dla... Jakie z tego wnioski należy wyciągać, które ja na przykład nie mam pojęcia. Co z tego wynika dla polityki państwa? To, żeby tak zobrazować. Światowy rynek, bo ja na tych platynowcach się zdoktoryzowałem bez dyplomu, ale z uwagi, to powiem, jak to wygląda. Rynek platynowców to jest 600 ton. 600 ton obrazowo, jak się wyobrazi europaletę w standardowym rozmiarze, to jest na jednego, na jeden tir. Jedna europaleta wysokości 2 metrów, to jest cały dorobek huty zawiercie, która będzie przetwarzała 10% światowej podaży metalu rocznie.
To jest bardzo mało, tak? To jest wolumenowo metal czysty, skondensowany. To jest po prostu objętościowo i oczywiście to są gęste metale. Czyli można tak w uproszczeniu, elektromobilność w dużej mierze tak, wisi na takim małym wolumenie. Oczywiście. Tak? I teraz tak, platynowce to jest rzecz, która dotyczy bezpośrednio aspektu tego clean tech, czyli to, żeby samochody spełniały te normy Euro 6, Euro 7 i tak dalej. Bez tych trzech metali w ogóle nie ma tematu, jakby nie ma. No, wracamy do etapu tam 50-60 lat wstecz, gdzie wszystkie samochody smrodzą i tak dalej. Nie ma alternatyw na dzień dzisiejszy do tych trzech metali. Wolumenowo to jest tak, jak powiedziałem, to jest jedna europaleta na wysokość 2 metrów i tyle. Jeśli chodzi o inny aspekt tego, może który jest bardziej obrazowy. Mamy teraz ten Green Deal, prawda? Mamy to, co Unia te przepisy forsuje w skali europejskiej i ten. No ja powinienem być pierwszym orędownikiem tego ze swoim biznesem, prawda? No bo to mój model biznesowy oparty jest na tym, że elementala, żeby wyprodukować czysty metal z dużo niższym śladem węglowym. No, mówiąc dużo niższy ślad węglowy, to nie mam na myśli 10, 20, 30%, tylko żeby Państwu zobrazować, z katalizatora samochodowego przy obecnej technologii, kontrolując cały łańcuch wartości, można wyprodukować 50 razy mniejszy ślad węglowy na jedną uncję metalu. Więc ja jakby jestem mega pro, ale trzeba mieć na uwadze jedną rzecz i być realistą w tych wszystkich rzeczach. To znaczy, jeśli czystość i ten Green Deal ma się opierać w głównej mierze na energii atomowej i na tym renewable sources, czyli wiatrakach, to sytuacja, gdzie Chiny mówią sobie, tak jak powiedziały 3 tygodnie temu o galu i o Germanie, że no dziękujemy, ale już nie wysyłamy tyle na eksport i zatrzymają neodym, to nie ma wiatraków. Nie ma. Produkcja zatrzyma się w ciągu dosłownie kilku miesięcy, bo łatwo jest obserwować, jak się ma dostęp do wszystkich tych platform typu Reuters i tak dalej, jakie są stany magazynów w poszczególnych krajach. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Chiny w tej chwili akumulują metal. Akumulują miedź, akumulują kobalt, akumulują nikiel, lit i metale ziem rzadkich. Coraz mniej wypuszczają od siebie. Czyli mówiąc, wchodząc trochę, panie Jacku, na pana podwórko, szykują się do starcia do tego. Europa nie robi w tym zakresie nic. Nic. Przynajmniej mi o niczym nie wiadomo, żebyśmy akumulowali jakikolwiek metal. Więc te rzeczy, które mówią o tym, że możemy, będziemy się zmieniać na zielono, mieć niski ślad węglowy w wielu aspektach, one działają tylko do momentu, dopóki mamy dostęp do tych surowców. Jak go nie mamy, to z natury cały ten biznes się wyłącza. Nie ma go. I jeszcze, żeby może jeden bardziej obrazowy przykład podać. Cały rynek metali i ziem rzadkich bodajże ostatni raz był mierzony w 2021 roku. To jest chyba 11,3 czy 11,7 miliarda dolarów. To jest taka nisza, to jest tak mały rynek, że każdy fundusz hedgingowy z oprocentowania odsetek na depozycie mógłby skupić cały ten rynek w ciągu tygodnia. A bez tego nie ma całego przemysłu. Więc te ceny, które widzimy obecnie, to one nie mogą dosłownie przy jakiejkolwiek eskalacji konfliktu politycznego nie mieć nic wspólnego z tym, co się będzie wydawać. I to są realne ryzyka tego całego Green Dealu, tych całych polityk, to, że kontynenty nie dały sobie rady zabezpieczyć jeszcze tych surowców. I tu rozgrywka idzie o najwyższą stawkę, bo cały przemysł i transformacja z internal combustion engine na EV opiera się na metalach krytycznych. Cały przemysł wiatraki, panele solarne, czyli energia odnawialna opiera się na metalach krytycznych. I cały rynek półprzewodników. Nikt nie odpali fabryki w Polsce do półprzewodników, nie mając pewności, że w łańcuchu dostaw my będziemy w stanie zapewnić te podstawowe surowce. Będą lokalizować fabryki tam, gdzie jest przynajmniej realna szansa na zabezpieczenie tych metali. Panie Aleksandrze, to będzie ostatnie pytanie i potem będziemy mieli dosłownie chwilkę na kilka, może 2-3 pytania z sali. Panie Aleksandrze, no, a co Amerykanie planują zrobić wobec sojuszników, na przykład Europy? No bo słyszymy jednak,
że Europejczycy handlują z Chińczykami, w tym oczywiście korzystają i z chińskich technologii, i z samochodów elektrycznych, i z inwestycji chińskich przecież w biznesy, bo albo technologia, albo finansowanie, albo dostęp do rynku chińskiego. No jeżeli, prawda, obaj kandydaci mówią o tym, że będzie zaostrzenie kursu na Chiny, macie swoje akty subsydiujące próby przywrócenia przemysłu, co też oczywiście tak naprawdę wyciąga i kapitał ludzki, kapitał technologiczny z Europy. Co pan sądzi, co Amerykanie mają zamiar zrobić z europejskimi sojusznikami w tym zakresie, jeśli będzie zaostrzała konfrontacja i czy będą wymagali lojalności też i cięcia kontaktów z Chińczykami? Zwłaszcza oczywiście w kontekście tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, zważywszy na to, że Chińczycy mają prawie monopolistyczną pozycję. I think that's almost certain. I mean, we look at the way that the Americans have operated with regard to Huawei in recent years and other kinds of technologies like that. I think as the US has stronger capacities when it comes to different energy things, you'll see something similar. But, you know, I guess one area where you'll see continuity regardless of who wins, and an area that is quite relevant to this country is nuclear energy. You know, if you look at the International Energy Agency's estimates of the amount of critical minerals, rare earths, lithium, everything required for various different energy sources, nuclear is by far the most efficient. And this is an area where we are eager both to make ourselves domestically competitive again, and this is happening slowly and in much the same way that we are tiptoeing around tariffs when it comes to critical minerals with China. You're seeing the same thing with Russian uranium to fuel our nuclear reactors. But I think the importance of collaboration on those things and perhaps even, you know, spending more money up front in order to have long-term security and efficiency with a technology like that is something that is a shared vision between the two countries, right? You guys chose to go with Westinghouse AP1000 reactors for your first plant. It will not come anywhere close to being as cheap as if you were to buy a Rosatom reactor from the Russians, but it's the kind of investment that both the Trump administration, the Biden administration, and likely a future Harris administration, I think, agree are, you know, key to making sure that you're being efficient, you have energy security, and there is a long-term partnership between us. So I think that's a good example of, you know, hopefully where things will go with other areas, whether that will lead to increased bullying on the part of the US to prevent you from doing deals with China, remains to be seen. I think we need to prove that we can be competitive in those fields first before we can throw our weight around in any meaningful sense like that. Okay, dziękuję bardzo. Mamy czas na jedno, dwa pytania? Mamy, tak? Tu jest, tu mówi 5. Pan tutaj strasznie krzyczy na mnie, że już musimy kończyć, ale ja tu mam 4:20 jeszcze. To dwa pytania szybkie, dobrze, z sali. Dwa szybkie pytania z sali. Bardzo proszę o krótkie pytanie, jeżeli oczywiście ktoś ma ochotę zadać. Albo komentarz. Można krzyknąć, już żeby szybko poszło, jakby pan, proszę bardzo, pan tutaj, który podnosi rękę. Chyba będziemy słyszeć. Dziękuję bardzo, Wojciech Konecki, ja reprezentuję branżę producentów AGD, którzy byli wywołani trochę tutaj tak, do odpowiedzi, ale ja prywatnie no, jestem zatrwożony, nie wiem, czy rządy zdają sobie sprawę, gdzie jesteśmy, w jakim momencie, po angielsku to można powiedzieć sense of urgency, prawda, aczkolwiek z drugiej strony pocieszam się, żeby nie wpaść w depresję, bo nawet raport Klubu Rzymskiego w 72 roku wieszczył, że to wszystko się załamie, a później jednak znaleźliśmy OZE i jakieś no, nowe rozwiązania, ale to jest taki wstęp bardzo długi do krótkiego pytania. Panie Pawle, 20 lat temu zaprosił mnie pan do swojego zakładu w Grodzisku i tam byłem z jednej strony zachwycony, chociaż to była mikroskopijna inwestycja w porównaniu do tego, co pan teraz reprezentuje, ale z drugiej strony byłem zatrwożony, bo widziałem big bagi, płytek, prawda, wyjmowanych z telewizorów, z boomboxów i tak dalej, które to big bagi jechały do Japonii. Pan powiedział, że chyba jeszcze jest, już nie pamiętam, jakoś technologia była w Szwajcarii, ale że to wszystko wyjeżdża z Europy. Czy teraz, wiem, że pan ma olbrzymi też i system zbierania, czy teraz to coś się zmieniło, bo wiem, że pana konkurenci nadal wysyłają to wszystko poza Europę
I nie wiem, czy pan też wysyła, czy to jest powód do jakiegoś wstydu, czy jednak dumy. Może zbyt trudne pytanie, przepraszam. Nie, absolutnie nie trudne. To jest tak, że przez te 20 lat jednak trochę się poprawiło, jeśli chodzi o firmy europejskie, bo część hutnictwa miedzi przystosowała się do przerobu płytek drukowanych i mamy trzech graczy, czyli Boliden, Aurubis i Umicore, które robią. My też chcemy w Polsce zbudować w ciągu najbliższych 3 lat hutę do przerobu tych płytek. Jesteśmy na końcowym etapie feasibility study do tego. Także to się pozmieniało. Stany mają paradoksalnie 10 razy gorszą sytuację, bo nie mają na dzień dzisiejszy ani jednej huty przerabiającej płytki drukowane. Wszystko jedzie do Kanady, do Ontario, a właśnie ta huta dostaje teraz zakaz przerobu tego z uwagi na jakiś tam współczynnik z wysokiej emisji. Więc Europa nie stoi najgorzej w tej chwili, jeśli chodzi o to, aczkolwiek jest tak, że azjatyckie firmy nadal dominują na świecie. Dziękuję. Ostatnie pytanie, tam wydaje mi się, że pani podnosiła rękę. And I represent academia, and I'd like to ask you. I'd like to ask you, highly esteemed panelist, Mr. Alexander. I really enjoyed your discussion, and concerning your point on Tazara, I have a brief question, if I may, Mr. Alexander. Would you say that the Chinese investment interests in the U.S. would be more opposing? Or would it be case to case that in certain cases it would be even complementary? Considering that Tazara, when Kaunda in 1964, when Zambia became independent, firstly approached Lyndon Johnson with investment. And because it was not immediately received then, it was a recommendation to try to ask whether the Chinese would be interested in financing. So wondering, if you think that the already in place investment by China is a pull factor for the US investment, or is it a push factor for the investment? So considering Bloomberg indicated this spring that Zambia and Zimbabwe are re-tendering expansion of the Kariba Dam basin, which was originally tendered for the benefit of a Chinese company and General Electric. So to make a long story short, dobrze. Would you say it's opposing or it's case-to-case complementary? We kindly ask for a question, because we, was it a commentary or a question? No, I understand. She's saying, you know, is, it's difficult to say because within the U.S. government there are different factions that may have different intentions and would answer that differently. But something that I would point to is there's an excellent book by a Chinese American researcher called The Specter of Global China. It is unique in terms of an English language book in that the researcher spent 7 years just in Zambia rather than trying to cross a massive continent and draw, you know, general conclusions. And her ultimate finding is that, you know, American, European, and Chinese capital actually inherently behaved in a complementary way in Zambia and in a way that the Zambians themselves were becoming much more adept at utilizing. So my, you know, I think that the answer to that question will depend a lot on the outcome of the election and you know, the outcome of the ongoing negotiations between the U.S. and China. But I do think that there is a very strong precedent in that country specifically for the kind of complementary relationship that I think you're describing. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panelistom, dziękuję bardzo słuchającym. Do następnego.